Moja przygoda z izbą zaczęła się prawie 6 lat temu. Po wcześniejszej pracy, która też była związana z kontrolą, przeczytałam ogłoszenie o naborze do NIK, do delegatury w Kielcach. Odpowiadało mi to logistycznie. Złożyłam swoją kandydaturę, udało się i jest. Co do pracy w NIK miałam pewne oczekiwania. Chciałam, żeby ona była jakoś usystematyzowana. Chciałam, żeby dawała możliwość rozwoju, podniosła moje kompetencje i była po prostu ciekawa. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli to bardzo skomplikowany i złożony proces. To nie jest tak, jak sobie można na początku wyobrażać, że wchodzi sobie ktoś z NIK-u, kontroler, kontrolerka, rozpoczyna pracę, kończy, oddaje wystąpienie pokontrolne i koniec. Najpierw jest to przyjęcie pewnych tematów do planu pracy i praca nad tym tematem, przygotowanie pewnych wytycznych dla kontrolerów, przyjęcie pewnych metod, metodologii, badania niektórych aspektów, tak żeby było to spójne, dawało możliwość porównywania i zestawiania badanej działalności, efektów tej pracy. Dopiero później kontrolerzy dostają gotowy materiał i z takim materiałem wchodzą, rozpoczynają pracę, wiedzą, co mają robić, o jakie dokumenty prosić i kogo prosić. Jak przeanalizować i na co zwracać uwagę. Bywa i tak, że realizujemy kontrolę poza swoim województwem, czyli często w Warszawie, gdzie są jednostki centralne. To nie jest tak, że kontrolerzy z Kielc realizują kontrolę tylko w Kielcach. My też kontrolujemy chociażby ministerstwa, więc to wymaga od nas tego, że zostawiamy swoje rodziny na jakiś czas. Gdy rozpoczęłam pracę w NIK, to był dla mnie dość ważny etap w życiu. Spodziewałam się dziecka, więc chwilę potem byłam na urlopie macierzyńskim. W międzyczasie oczywiście leżałam w szpitalu. Uważam, że najlepsze tematy na kontrolę pisze samo życie. Po moim szybkim powrocie do pracy zgłosiłam temat dotyczący opieki nad pacjentkami, które straciły dziecko lub urodziły martwe lub które przeszły przez poronienie. W pewnym czasie okazało się, że będę koordynować tę kontrolę, więc stało przede mną ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla młodego kontrolera zaraz po aplikacji. Rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem programu kontroli i kiedy ta kontrola ruszyła, kontrolerzy weszli do kontrolowanych szpitali i zaskoczyło nas mnóstwo rzeczy. Zderzyliśmy się z jednej strony z szpitalami, które świetnie opiekują się pacjentkami, gdzie ludzie są niezwykle empatyczni, a z drugiej strony z bezwzględnym brakiem takiej empatii, ludzkiego podejścia w tak naprawdę traumatycznych chwilach, być może w najgorszych momentach życia. W takich sytuacjach widać przede wszystkim taką bezradność, ale też takie poczucie, że nie wiem, co dalej. Nikt mi nie powiedział, co może się stać. Nikt mi nie poinformował, jak to będzie. Nikt nie powiedział, chodź, porozmawiamy, chodź, pomożemy ci. Ja miałam wrażenie, że najlepiej by było, gdyby ta kobieta po prostu zniknęła. I dla niej samej, bo ona tam nie chciała być. I dla tego personelu też, bo ona jest jakimś ciężarem, z którym oni sami nie wiedzą, jak postępować. Co poniekąd też jest trudne dla nich. Może one są nieprzygotowane, może ich nikt nie nauczył, co robić w takich sytuacjach, tak? Najcięższy moment w tej kontroli to analiza ankiet pacjentek, które urodziły martwe dziecko lub przeszły przez poronienie. One tak naprawdę opisywały nam swoje historie, swoje przeżycia, często bardzo intymne, ale też to, co one nam opisywały, sprawiło, że wiedzieliśmy, na co zwracać uwagę w kontroli i jakie aspekty badać. Mnie zależało na tych ankietach, bo
pozwoliły trochę inaczej zrozumieć temat. To nie było wtedy tak, że my widzimy te procedury lub braki tych procedur, te suche papiery, tylko widzieliśmy konkretne tragedie ludzkie. Z ankiet pacjentek, których przeczytałam około 500, to było różnie. Faktem jest, że im później, tym gorzej, tym im jest ciężej. Ale musimy sobie zdawać też sprawę, że kobiety latami starały się o dziecko. Więc niejednokrotnie było tak, że to nie było jedno poronienie. Więc każda kolejna strata na pewno potęgowała to uczucie. Podczas kontroli zdarzają się naprawdę trudne chwile. Samej było mi niezwykle ciężko, kiedy analiza dokumentów wykazała, że kobiety, które w Polsce tracą dziecko, nie mają nawet możliwości pożegnania się z nim, przytulenia go choć na chwilę. Takiej chwili tylko dla nich, na uspokojenie się, poukładanie sobie pewnych rzeczy w głowie. Zdarzało się, że zostały im podsuwane kwity, papiery do tego, że one zrzekają się prawa do pochówku, a one były zupełnie nieświadome tego, co podpisują, co się stanie z ich dzieckiem. Ta kontrola pozostawiła po mnie takie dziwne odczucie, że rutyna w działaniu i pewne schematyczne działanie może zrobić komuś mega krzywdę i może skrzywdzić człowieka na długo, jeżeli nie na zawsze. To było wtedy bardzo trudne. Także gdy nawet szef wezwał na rozmowę, ciężko było to opowiadać. I to był ciągle trzęsący się głos i takie niedowierzanie. A najtrudniejsze było chyba odcięcie się od tego i przejście do opisania takich suchych faktów bazujących na tylko dokumentach. Jak ja tutaj swoje przepłakałam, nie mogłam przebrnąć przez niektóre z tych opowieści. Wewnętrznie się z tym strasznie nie zgadzam. I jak to przelać na papier, żeby to było takie profesjonalne, a nie podsycone tymi wszystkimi emocjami, które jednak były nierozerwalne. Bo ja jestem mamą kobietą. Nawet sobie nie chcę wyobrażać, przez co niektóre z tych kobiet przechodziły. Ale z drugiej strony jestem przecież tym urzędnikiem, pracownikiem. Jestem w pracy, tak? I mam wykonać swoją pracę. I samo to rozdzielenie tego było trudne i na pewno wymagało czasu uspokojenia się. Teraz już mogę o tym mówić, ale na początku nie chciałam. I było to niezwykle trudne. Bardzo ciężko jest się odciąć od takich emocji. Ja myślę, że one zostaną we mnie na zawsze, aczkolwiek nasza praca wymaga tego, żeby zostawić te swoje emocje gdzieś z boku, a skupić się na właśnie tej takiej suchej analizie faktów. I to jest trudne, ale jest też do zrobienia. Wnioski de lege ferenda, które skierowaliśmy, zostały już wdrożone w życie. Z tego, co wiemy, nastąpiła zmiana rozporządzenia i dzięki tej kontroli między innymi psycholog jest dostępny na każdym oddziale położniczo-ginekologicznym w Polsce.